Cześć, witajcie. Jesteśmy na kanale Człowiek z Pasją i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym pięknym czerwonym maluchu z tą macicielką. Także miłego oglądania. W tym miejscu chciałbym podziękować Magdzie, która zgodziła się wystąpić w pierwszym odcinku serii Moto Opowieści ze swoim czerwonym maluszkiem. Dlatego, jeżeli są osoby chętne, które chciałyby zaprezentować swój pojazd, nie musi być to samochód, może być to rower, może być to motocykl, może być to kombajn, jakikolwiek pojazd z właścicielem. Dlatego, jeżeli są osoby chętne, które chciałyby zaprezentować, zapraszam do kontaktu. Czy to Instagram, czy Facebook, Człowiek z Pasją, gdziekolwiek piszecie, to na pewno mnie znajdziecie. Także miłego oglądania i zapraszam do kontaktu osoby, które są chętne pokazać swój pojazd. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. Tu mamy Magdę z jej pięknym maluszkiem z rocznika. 99. Jak to się stało, że jesteś jego właścicielką? Stało się to w taki sposób, że mój tata miał najpierw dużego Fiata, którego później sprzedał, niestety. Potem poznałam znajomego, który ma muzeum w Paterku pod Nakłem. Zaczęłam jeździć u niego jako konduktorka na starych zabytkowych Jelczach, tak zwanych ogórkach. I od tego się zaczęła moja pasja w sumie związana z klasyczną polską motoryzacją. Potem zapragnęłam mieć swojego własnego klasyka. I pod koniec, na przełomie 2019 i 2020 kupiłam właśnie tego malucha. I powiedz mi, jesteś jego drugą właścicielką, trzecią? Trzecią. Trzecią. I kto był pierwszą właścicielem? Starszy pan z Bydgoszczy. I kupiłaś go? Od właściwie starszej pani spod Inowrocławia, pojechał pod Inowrocław. I później wrócił do Bydgoszczy. Z powrotem wrócił w miejsce macierzyste do Bydgoszczy. I co robiłaś w tym samochodzie jako już właścicielka? No to przeszedł remont blacharski, lakierniczy, remont silnika, wszystko jest nowe. Progi wymienione, nadkola, wszystko wyspawane. W silniku jest wymieniony alternator, rozrusznik, nowy akumulator. I warto powiedzieć, że robisz tym wszystko sama. Tak, z tatą. Tak. Nawet gdzieś tam pewnie jakieś zdjęcia pewnie wam w postawie tutaj. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Wiadomo, czerwony najszybszy. I jakie są jeszcze plany ten samochód? Plan jest taki, żeby oprzeć fotele, które są w środku, na czarno-czerwoną skórę. Podłoga będzie w czerwonej skórze. I welurowe dywaniki do tego. To może pokażemy, jak to w środku wygląda dla osób, które nie widziały nigdy malucha. To tak to wygląda w środku. Czyli fotele zostały, będą oprzyte, tak? Tak, będą oprzyte i naprawione. Wypełniona tutaj pianka. Prowadzenia trochę będą zmienione. No i wiadomo, w jednym fotelu nie działa, w tamtym fotelu rozkładanie siedziska, więc będzie ono też naprawione. I z tyłu jakie będą kanapa? Też w takim samym klimacie? Tak, wszystko będzie takie same, żeby było jednakowo. Bo ładna też podsufitka jest, bardzo ładna, czerwona taka. No właśnie, taka będzie podłoga. W takim samym wzorze, jest takiego samego materiału. A fotele, no zobaczymy, jak tam będzie u tapicera z materiałem. To może pokażemy jeszcze komorę silnika. I zapytamy się, co to jest to tu? To jest, właściwie nie jest to kompletne, bo jest to wspomaganie sprzęgła fabrycznie robione w Fiacie, w fabryce. To się łączyło tutaj ze sprzęgłem. Był taki przewód, którego no niestety nie ma, bo przedni właściciel to w połowie rozmontował. Zostało tylko to i przycisk na gałce zmiany biegów. Działało to w taki sposób, że niepełnosprawny, który tam miał problem z lewą nogą, nie mógł ciskać sprzęgła, naciskał tą gałkę właśnie, która jest na ten przycisk na gałce zmiany biegów, i po prostu działało to tak, jakby wcisnął normalnie sprzęgło.
wtedy zmieniało się biegi, normalnie wchodziły. I to ma normalną 650 bez żadnych udziwnień. Nie, to jest 652 właściwie. 652, tak. Pochłaniacz paliwa, jakby ktoś się zastanawiał, bo na forum to się wszyscy ludzie pytają, co to jest. Co chwilę widzę jakieś, co to jest w maluchach. Często jest właśnie spotykane. Pytanie, otwierać klapę, czy nie? Czy to coś daje? No generalnie niby daje, niby nie. Zdania są podzielone pół na pół, ale to otwieranie klapy głównie przy upałach, żeby jakiś tam przepływ powietrza większy był. Na pewno dużo daje otwarcie termostatu na lato, żeby się tak silnik nie zagrzewał. Z tą klapą, no, niby coś daje, niby nie. Tak, bo warto powiedzieć, że maluch jest chłodzony powietrzem, ale termostat mimo wszystko ma. Dla osób, tak, które nie wiedzą, to ten samochód ma termostat. I to jest ten guziczek tutaj na gałce zmiany biegów, który po prostu trzeba wcisnąć i było łatwiej zmienić bieg albo ruszyć od sprzęgła. Tu ładne mamy, prawda, wentylki, kapsel ładne białe. Ogólnie bardzo ładny samochód. Z przebiegiem niecałe 100 tysięcy to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jakieś plany na kolejny samochód? Na pewno chciałabym Warszawę 223 lub 224. Aczkolwiek to jest taki plan na jakiś dłuższy okres czasu. No bo wiadomo, Warszawy są już w cenie i trochę pieniędzy trzeba mieć, żeby w ogóle kupić i coś zacząć z nim robić. No bo to już są wiekowe samochody. Ale maluch zostaje. Maluch zostaje. Chyba nie ma opcji nawet sprzedania. Chyba, że drugiego dokupisz. Wolałabym Warszawę, jeden mi na razie starczy. Jest garażowany, czy pod chmurką stoi? Pod chmurką. Pod chmurką. Nie jest garażowany. Ale tak, to bardzo ładny samochód. Może pokażemy jeszcze bagażnik, jak to wygląda. Bo bagażnik mamy z przodu. Też tutaj bardzo ładnie jest. Nie ma tej takiej czarnej szmaty, która była normalnie w samochodach. Także mamy tutaj poduszkę powietrzną, jak coś uderzymy. Tak. Także naprawdę fajny samochodzik i na pewno daje frajdy z jazdy. Jeszcze możemy się za chwilę przejechać nawet kawałek. Także zaraz się może przejedziemy. O, to będzie dobry pomysł. Także procedura startu. Magda jeździ tym samochodem na co dzień, nawet zimą. To jest jedyny samochód i w sumie główny samochód. Tak. Daily, klasyk, złombolowóz, wszystko prawie. A jak jedziesz, to ludzie się oglądają za tym? Tak, bardzo często. Trąbią, migają światłami, machają. Reakcje są bardzo pozytywne. W sumie z negatywną reakcją nigdy się nie spotkałam. Bo ludzie są naprawdę optymistycznie nastawieni do maluchów, do właśnie takich zawodków. Taka będzie znowu, nie? Te polskie drogi. Za komuny było lepiej. Tak. I deska rodzica zostaje, czy będzie też wymieniona na inny kolor? Właśnie jeszcze myślę, jak z tą deską rozdzielczą, zobaczymy, wyjdzie to w braniu.
To jakie widzisz wady tego samochodu? Z wad. W sumie ciężko powiedzieć z wad. Na pewno pedały są wąsko, to trzeba powiedzieć. Akurat mi to nie przeszkadza, bo nie mam jakichś dużych. Masz małe nóżki, ale jak ktoś ma większe nóżki, to. No to wiadomo, jest problem. To jest problem. Bo jakieś wady muszą być. Każdy samochód jakieś ma. Ma, no nie ukrywam, że na początku jego wadą była to, że po prostu ciężko było go odpalić. Właściwie często nie chciałam odpalić, bo problem był z rozrusznikiem, a wolne? Po wymianie rozrusznika wszystko jest w porządku. I co mogę powiedzieć? Odpala, jest bardzo dobrze, jeździ. Odpala, jeździ, hamuje. To ile już kilometrów z nim zrobiłaś, mniej więcej? Mniej więcej, jak tak na szybko policzyć, to 20 tysięcy, może nawet trochę więcej. 3 lata. Tak, 3 lata. Gdzie najdalej byłaś tym samochodem na kołach? Bo nawet też jakiś klasyk jedzie.